Ohio, ja jestem Tosirko, a to jest Tom Clancy Ghost Recon Phantoms. Wybrałem sobie tutaj supporta, a teraz powiem dlaczego wszedłem już do rozgrywki, a nie zacząłem tego nagrania wcześniej. Ponieważ te potyczki 8 graczy na 8 potrafią trwać dość długo, a ja chcę się zmieścić w 15 minutach. Jedną połówkę. Mamy tutaj do wyboru trzy klasy. Jak już wspomniałem, ja wybrałem supporta, ale jest także Recon, czyli tak zwany Sniper. I Assault, czyli żołnierz. Każda z klas ma jakąś swoją umiejętność. W tym przypadku ja mam tutaj taką tarczę, która działa na wszystkich graczy. A na przykład ten Assault, który tutaj był i zginął, ma jeszcze inną tarczę, z którą może biegać i taranować przeciwników. Można też mieć coś takiego, jak oni teraz zastosowali na mnie, że jest przygwożdżenie i ja nie mogę ich nawet ustrzelić. W tym momencie nawet nie widziałem, gdzie oni są przez chwilę, przez to przygwożdżenie. Nie wiem, dlaczego przeładowuję, mając cały magazynek, ale trudno. No, jak wspomniałem, za zadanie mamy tutaj przejmować te punkty. I w tym momencie, jeżeli przejmiemy C, to idziemy dalej, przejmujemy kolejny punkt. I tak, aż zajmiemy wszystkie. Jeśli wcześniej skończy się czas, który jest tutaj podany obok punktów, to wtedy dostaniemy tyle punktów, ile mamy przejętych pozycji. Charlie secured. Okej, przejęliśmy punkt Charlie, teraz idziemy na punkt Beta. Dlaczego gram w tą grę, skoro nie jestem najlepszy w szczelankach? Co zwłaszcza w multiplayerowych szczelankach, bo jeżeli chodzi o przejście kampanii na przykład w Battlefield 3, to nie było tak źle. Ponieważ tutaj akurat gra się dość przyjemnie i to, iż mamy te trzy klasy, pozwala nam dostosować to odpowiednio do swoich potrzeb. Granacik. Okej, możemy się trochę ruszyć. Nie możemy się ruszyć. Każda z klas ma swoje bronie. Możemy je kupować, wymieniać podczas potyczki. Jesteśmy podzieleni na zespoły. Jest tutaj czat głosowy, który ja mam potrzebę tego nagrania wyłączyłem, ponieważ jest to losowy zespół, choć można stworzyć własną grupę szturmową, co też jest dobrą opcją. Jeżeli mamy widzów, mamy swoich znajomych, możemy ich dodać do znajomych, a potem do grupy szturmowej i stworzyć taki oddział tam gdzieś jest. Są tutaj też takie moce, które jak kupimy i dodamy do naszego wyposażenia, to pokazuje nam na przykład, gdzie jest przeciwnik, jeżeli biega albo strzela. Niekoniecznie do nas. Okej, naładujmy moją umiejętność. I możemy kroczyć dumnie naprzód. Ej, czekaj!
Ja mam tarczę. Trochę się nie przydała, ale dotarłem pod schody. Poczekamy na naszych towarzyszy. W tej chwili jest ok, bo nie jestem najlepszy. Wiem, że gdzieś tam jest. Rzuciłem granat w siebie. Zdarzają mi się takie wpadki. Okej, tych załatwiłem. Bardzo przepraszam za to, że mam kaszel, ale niestety to są skutki jeszcze tej niedawnej choroby poświątecznej. I czasami może mi się wyrwać coś takiego, choć będę starał się w tym momencie mikrofon wyciszyć. Ale jeżeli się pojawi kaszel, to bardzo przepraszam. Nie mam na to wielkiego wpływu chwilowo. Stąd właśnie jest spowodowane moje opóźnienie w nagrywaniu materiałów. No i właśnie widzę, gdzie oni są. W znacznej ilości. To co z tego, jak nie można się tam przedostać? Pomysły? Mam jeden pomysł, ale niestety muszę zaczekać, aż naładuje mi się moc. No tak, wiedziałem, że jak się wychylę, żeby zabić tego, to zabije mnie ten z góry. No ale nie było innej opcji. No i właśnie, jeżeli dojdzie teraz te 3 minuty do końca i my nic nie zrobimy, ani przeciwnik, to zakończymy rundę stanem punktów 3 do 2 dla nas. Się zrobiłem. A jeżeli zaczniemy przyjmować jakiś punkt, to doda nam się dodatkowy czas i dlatego nie no, tak znamić. I dlatego ta rozgrywka może trwać dłużej niż jest to na początku pokazane. Ups. Okej, dwóch panów jest tam. Idziemy. Zapewnie ma słonę. Szkoda, bo przydałaby się tu na schody. Nie! Oh my god! Znowu wysadziłem się tym granatem. W sumie to nie siebie, tylko kolega z zespołu. Sorry.
Akcja po prostu. Ja pierniczę. Rzucić granatem tak, żeby zabić kolesia z drużyny samemu, o mało nie zginąć. To jest epicki faul. Faul na szerwaną kartkę. Nie widzieliście tego. Ani tego, że przeładowuję, jak mam cały magazyn. Ale to jest przyzwyczajenie z innej gry. Znaczy się gry inną bronią, inną postacią. No i tutaj właśnie 11 minut trwała runda, bo nie udało nam się przyjąć kolejnych punktów. Ale wygraliśmy pierwszy pojedynek. Wystarczy, że zremisujemy i będzie nasze zwycięstwo. Jest też dobre, że jak zginiemy, możemy sobie popatrzeć na mapę, przesuwać ją, zobaczyć, jak tutaj trzeba dobiec. Teraz my atakujemy od góry. Co może mi pomóc w rzucaniu granatami, tak żebym nie trafił w swoich? Nie no, śmiech na sali. Ale mimo wszystko i tak gram się w to znacznie lepiej niż pierwsze minuty Battlefielda trzeciego, gdzie po prostu padałem jak mucha, ledwo co wstałem i już było po mnie. No tak, odwracał uwagę. Jakby go tam nie było i nie strzelał do mnie, to ja bym zabił tamtego gościa. Przecież tarcza mu pochłonęła całe obrażenie. Tutaj możemy właśnie taki skład support dodać, który będzie nas informował o tym, gdzie jest przeciwnik. Albo coś innego, bo ja tutaj nie mam w tej chwili zamontowane, bo to trzeba kupić za pieniądze, które się zdobywa podczas gry. Wow. Jakimś cudem jeszcze żyje. Już nie. Dobra. Prawe schody są stracone. Ja nimi nie przebiegnę. O tak. I jeszcze jedna duża uwaga co do tego. Jeżeli tracimy jakiś punkt, to nie zaczynamy z okolic punktu B, tak jak to jest na początku, tylko cofamy się do okolic punktu A. Jeżeli stracimy punkt B, to cofamy się jeszcze dalej. U. Pełno ich tam. Zapewne w pewnym sensie snajperów. I nie mogłem dobiec nawet do osłony w przyczkach. No cóż. Teraz nawet punktu nie zdobyłem. Przedtem byłem trochę lepszy. Gdyby się tak to skończyło, to będziemy mieć remis. Czego nie chcę, więc pasuje się troszeczkę postarać. To niestety wydłuży moje nagranie. Z pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że nie padnę. I teraz możemy iść. Chciałem wstać. Aj! Troszkę za późno go zauważyłem. On pozabijał chyba wszystkich naszych. Ale akcja była w pewnym sensie udana. Wyprowadziłem naszych na dół. Niestety nikt nie zauważył tego gościa tam. Mamy chyba tylko jednego żywego w tamtym miejscu. Idę na lewo. Z
Spróbujmy rzucić granatem tak, żeby nie zabić swoich. Nie wiem, gdzie ja to rzuciłem w tym momencie. Zasłaniajcie. A, mieliście osłaniać. Ale akcja już była udana. Dwóch zlikwidowałem. Problem w tym, że mamy tylko 4 minuty na to, by zacząć przejmować punkt C, bo inaczej go stracimy. I zakończy się cała bitwa remisem. Zobaczmy, co uda się jeszcze wykombinować. Jeśli mnie nikt nie zauważy, jak będę tutaj schodził, to spokojnie. Okej. Jajdź. Byłem w dobrej pozycji. Można było coś z tego ugrać. Przepraszam, zadam kaszel. I tutaj łamię pewną zasadę. Jeżeli ja jestem najlepszy w drużynie w tego typu grach, multiplayowych strzelankach, to najczęściej kończyło się to naszą klęską. Jeżeli ja byłem gdzieś na środku albo pod koniec, to wygrywaliśmy. Mieliśmy szansę. I tutaj właśnie w tej grze ja tą zasadę łamię. O! I mimo iż zdarza mi się być najlepszy, i to jeszcze być najlepszym supportem czy ikonem, być po prostu wyróżniony w statystykach, my potrafimy wygrać. Czyli w pewnym sensie gra mi się łatwiej. Przyjemnie. I jeśli nie wspomniałem na początku, zapewne wspomniałem, jest to gra darmowa. Postaram się wrzucić gdzieś linka do tej strony, gdzie można to ściągnąć od razu, ale można w to zagrać wchodząc na Steama i klikając gry free to play. Jest to w pewien sposób powiązane ze Steamem, chociaż całkowicie tego Steama nie używa. Bo i tak muszę się logować w specjalnym programie. Dobra, co nasi robią? Tam jest jeden. Tutaj do mnie rzucają granatami. Zdejmijcie go tam! Ja chwilowo tu nic nie mogę zrobić, bo jestem trochę niekorzystnym położeniu. Tam jest aż dwóch.
Właśnie. Tam ich było w cholerę. Podeszli teraz. Możemy tutaj właśnie za pieniądze, które zdobywamy podczas tych potyczek, kupować wszystko. Całe wyposażenie. No i nie zdobyliśmy Charlie, jest pod ich kontrolą, czas się kończy. Przegrana w rundzie drugiej. W całym spotkaniu. Powinien być idealny remis. I tutaj właśnie są ci wyróżnieni. Czas meczu 20 minut. Czyli nie było to takie najdłuższe. Okej, okay, i tutaj jest ta waluta, którą dostajemy po ukończeniu każdej potyczki. Mamy swoje te trzy klasy. I co jest jeszcze dobre, to możemy wybrać odpowiednią postać do potyczki i nie przejmować się po prostu tym, że musimy mieć poziom 10 czy jakiś inny. Możemy wejść asaltem poziomem 2, dolasuje nam innych, a wybrać w tym momencie supporta, jeżeli go brakuje na mapie. Tylko musimy pamiętać o tym, by mieć właśnie odpowiedni osprzęt. Bo ja tutaj mam w Rykonie lepszy karabin snajperski, kostkę, która mi pokazuje, gdzie są przeciwnicy, a w innych klasach tego po prostu nie mam. No i tu jest to nasza moc klasowa. Są dwie do wyboru. Możemy je w każdym dowolnym momencie zmienić, ulepszyć, kupując tutaj w tym sklepiku za pieniążki zbierane podczas rozgrywki. Jest tych elementów do kupienia bardzo dużo, więc możemy to spersonalizować na własne potrzeby. Okej, to chyba by było na tyle pierwszego odcinka z Tygry. Pozdrawiam, cześć, pa pa.